Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj najnowsze wiadomości z Wikipedii, a właściwie ze świata Wikimediów. Jest ze mną Maciej Nadzikiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, zostałeś prezesem fundacji Wikimedia Europe, tak? Czy nie, Wikipedii. Zostałeś prezesem Wikipedii, zdaje się, prawda? Tak, jeśli wierzyć nagłówkom polskich mediów, zostałem członkiem zarządu i prezesem Światowej Wikipedii jako genialny 24-latek. No, wszystkich fanów chciałbym tutaj niestety zasmucić, że nie jest to prawda. W późniejszym etapie już tego medialnego frenzy udało mi się naprostować te informacje i pisały różne serwisy informację poprawną, a mianowicie, że zostałem członkiem zarządu i sekretarzem tego zarządu w Stowarzyszeniu Wikimedia Europe, czyli w kolektywie 22 organizacji ruchu Wikimedia w Europie, która obecnie jest zakładana w Brukseli. Mhm. Czym ona się będzie różnić od Wikimedia Foundation? Wikimedia Foundation jest amerykańską fundacją zarejestrowaną na prawie floryckim, obecnie zbazowana w San Francisco, która jest właścicielem praw autorskich do znaku towarowego Wikimedia, Wikipedia, wszystkich projektów Wikimedia. Ona jest też obecnie główną instytucją fundującą ruch Wikimedia, w tym między innymi Wikimedia Polska, mianowicie przez to, że to ona prowadzi działania fundraisingowe, to ona utrzymuje serwery, na których działają strony internetowe oraz zatrudnia około 600 pracowników, którzy dbają o to, żeby ruch Wikimedia wyglądał tak, jak wygląda i dalej się rozwijał. Organizacje krajowe Wikimedia, w tym Wikimedia Polska, to są organizacje afiliowane, organizacje niezależne od Wikimedia Foundation, tylko reprezentujące ruch Wikimedia na terenie danego państwa. To znaczy one niezależnie powstawały i potem starały się o to, żeby być afiliantami? Jak to wyglądało? Do pewnego momentu organizacje, które powstawały niezależnie i chciały się zafiliować z Fundacją Wikimedia, żeby móc korzystać z jej pieniędzy oraz znaku towarowego Wikimedia. W obecnych latach jest to tak, że organizacja najpierw, zanim się zarejestruje i uzyska osobowość prawną, występuje do fundacji o pytanie, czy byłaby uznana za afilianta, ponieważ no jeśli fundacja, czy nawet nie fundacja, tylko złożony w całości z wolontariuszy komitet afiliacyjny ruchu Wikimedia nie wyraziłby zgody na powstanie na przykład organizacji Wikimedia Związek Państw Arktycznych, no to założenie takiej organizacji pod taką nazwą, a potem niewyrażenie zgody na posiadanie takiej nazwy Wikimedia wymagałoby dosyć sporych zmian. Dlatego ruch Wikimedia i fundacja prosi organizacje, żeby jednak pytały się o zgodę na używanie znaku towarowego zanim się zarejestrują. No i wiąże się to też z tym, że organizacje, które obecnie są właśnie obecne w ruchu Wikimedia, też muszą dalej spełniać jakieś zasady, żeby móc z tego znaku towarowego korzystać. Mhm. Czyli już samo słowo Wikimedia jest znakiem towarowym, tak? Tak, Wikimedia jest znakiem towarowym. Bo Wikipedia to jest oczywiste chyba, że wszyscy wiedzą, że tego znaku nie wolno używać bez zgody Wikimedia Foundation. Mhm. I też są określone, jest polityka określona na stronie, można sobie znaleźć dokładnie, kiedy można używać, kiedy nie. Tak, to jest wszystko dokładnie określone. Na przykład organizacja Wikimedia Polska ma podpisaną umowę licencyjną z Wikimedia Foundation, która pozwala Wikimedia Polska reprezentować się jako oficjalny i jedyny afiliant ruchu Wikimedia w Polsce i ma prawo do wyłączne, do nieograniczonego korzystania właśnie ze znaków Wikimedii, Wikipedii, Wikimedia Commons, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródeł, wszystkie loga, które ja czy ty utożsamialiby się z ruchem Wikimedia. Wikimedia Europe natomiast nie jest ani Wikimedia Foundation, ani nie jest typowym afiliantem. Wikimedia Europe wzięło swoje korzenie z organizacji powstałej prawie 10 lat temu, mianowicie nieformalnej grupy pod nazwą Free Knowledge Advocacy Group European Union. Jest to organizacja, która była koordynowana przez ostatnie lata przez Wikimedia Niemcy, największego afilianta ruchu Wikimedia na świecie, zatrudniającego zaraz prawie 200 pracowników, przy czym inni afilianci zatrudniają mniej niż 10 albo 0. Także widzimy tutaj bardzo dużą różnicę. I Wikimedia Deutschland było wspierane
przez kilkunastu innych afiliantów w Europie, w tym Wikimedia Polska, właśnie sumami pieniędzy. I z tych pieniędzy była zatrudniana przez lata dwójka ekspertów zajmująca się działaniami rzeczniczymi. Działania rzecznicze, tak zwane public policy czy advocacy, to są działania, które organizacje, zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne, podejmują przed organami państwa, przed instytucjami, które zajmują się pisaniem praw i reprezentują jakiś określony interes. Free Knowledge Advocacy Group przez kilka lat w Brukseli zajmowało się reprezentowaniem interesu ruchu Wikimediów, żeby dalej mogła istnieć wolna kultura i wolna wiedza, o którą dba Wikipedia. Na przykład jeden z przykładów walki ruchu Wikimedia o dostęp do wolnej wiedzy w prawie europejskim były protesty przeciwko ACTA 2, czy cały czas trwające zmagania o to, żeby w całej Unii Europejskiej obowiązywała wolność panoramy w przypadku robienia zdjęć. Mm-hmm. Obecnie nie obowiązuje. No nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą o tym, że nie w każdym kraju można sobie, znaczy fotografować można, natomiast nie w każdym kraju można publikować panoramę, którą się sfotografuje, będąc na ulicy na przykład. W Polsce jest to oczywiste prawo i nikt tego nie kwestionuje, natomiast jadąc bodajże do Francji, to już jest, to staje się problemem. I chodzi o ujednolicenie również tych przepisów, tak, europejskich. Chodzi o ujednolicenie, żeby prawo autorskie było, skoro mamy jednolity rynek w Unii Europejskiej, żeby prawo autorskie również było jednolite, bo powoduje to wiele bardzo dziwnych paradoksów w momencie, kiedy... No coraz bardziej czujemy się jak jedno państwo, a przepisy są bardzo różne, prawda? Tak, okazuje się, że ja jako Polak mogę założyć firmę w Warszawie czy w Brukseli, ale muszę się nauczyć dwóch zupełnie różnych systemów prawnych, jeśli chodzi o korzystanie z praw autorskich. Co no, nie jest idealne. Były też podejmowane działania, żeby prawo się nie pogorszyło. Czyli czasami status quo jest lepszy niż pogorszenie się. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w 2015 roku padł pomysł w Parlamencie Europejskim, żeby na terenie całej Unii Europejskiej budynki objęte prawem autorskim przed publikacją zdjęcia trzeba było uzyskać zgodę właściciela praw autorskich danego budynku lub jego spadkobierców. Co spowodowałoby dla nas wręcz niemożliwe do wyobrażenia obrażenia dla ruchu Wikimedia, wolnej kultury, wolnej wiedzy. Bo proszę sobie wyobrazić, że Pałac Królewski odbudowany w Warszawie na Starym Mieście jest obecnie pod ochroną praw autorskich, Zamek Królewski, pod ochroną praw autorskich do 2053 roku. To znaczy, że przez kolejne jeszcze 31 lat... Nie można publikować wizerunku. Zgodnie z prawem nie można publikować wizerunku tego budynku. I nikt nie będzie ganiał po Instagramie czy po Facebooku pojedynczych osób, które sobie wrzucą zdjęcie z wakacji z tym budynkiem. Ale oznacza to, że jeśli ktoś ma naprawdę dobre zamiary, chciałby na przykład nakręcić film dokumentalny o Warszawie, czy chciałby zrobić wystawę zdjęć, to musiałby się upewnić, czy każdy budynek, nawet którego jest malutki kawałeczek, poniżej procenta na danym obrazku, nie jest przypadkiem pod ochroną praw autorskich i musiałby od osoby, która jest ich właścicielem, uzyskać zgodę na publikację, a inaczej musiałby ją zaczernić. No ale to tylko przykład, bo w Polsce nie było takich pomysłów. Znaczy, w Polsce nie było takich pomysłów, aczkolwiek 7 lat temu Parlament Europejski chciał wprowadzić coś takiego w całej Unii Europejskiej. No i Wikipedia wtedy prowadziła protesty poprzez banery. Wikipedia zachęcała użytkowników do pisania do członków Parlamentu Europejskiego, żeby nie głosowali za tą propozycją. Czyli koniec końców nie została ona Free Knowledge uchwalona. Advocacy Group, tak? To ona się teraz przekształciła? Czy ona jak gdyby stała się Wikimedia Europe? Czy dalej będzie istnieć? Free Knowledge Advocacy Group istniała, tak jak mówiłem, przez ostatnie kilka lat. Na początku tego roku grupa europejskich afiliantów po przeprowadzeniu w zeszłym roku badania i rozmów... Mówimy dzisiaj o 2022 roku. Tak, mówimy... I w zeszłym roku 2021. Tak, mówimy pod koniec 2021 roku zostało przeprowadzone badanie z pracownikami oraz z interesariuszami Free Knowledge Advocacy Group, w tym z przedstawicielami organizacji afilianckich z całej Europy. I na początku 2022 roku grupa europejskich afiliantów prowadzona przez pracowników Free Knowledge Advocacy Group, w tym przypadku przez naszą polską Annę Mazgal, wieloletnią pracownicę tej organizacji, wcześniej dyrektorkę Centrum Cyfrowego, które jest celnym afiliantem ruchu Creative Commons w Polsce. Ona prowadziła tę grupę roboczą, która usiadła i musiała wytworzyć 3 dokumenty związane z organizacją. Po pierwsze, czym chcemy, żeby nowa organizacja, która będzie robiła działania rzecznicze, się zajmowała? Jak chcemy, żeby była zarządzana? I gdzie chcemy, żeby była zlokalizowana?
I po mniej więcej 6 miesiącach działań tej grupy roboczej, której ja byłem członkiem, zdecydowaliśmy jako grupa robocza, że rekomendujemy europejskim afiliantom, organizacjom afiliowanym, aby powstała organizacja na prawie belgijskim. Prawo belgijskie pozwala na utworzenie międzynarodowego stowarzyszenia non-profit, którego członkami są inne organizacje, osoby prawne. W Brukseli, ponieważ większość działań rzeczniczych ruchu Wikimedia odbywa się w Brukseli i tam już było 2 pracowników, żeby organizacja nazywała się Wikimedia Europe i była zarządzana nie tak jak dotychczas tak naprawdę tylko przez Wikimedia Deutschland, które było współfinansowane przez czy to Fundację Wikimedia, czy innych afiliantów europejskich, tylko żeby organizacja zarządzała sobą sama. I w ten oto sposób powstało Wikimedia Europe, którego członkami jest 22 afiliantów z państw członkowskich Rady Europy. To jest nasz wyznacznik, kim może być członek Wikimedia Europe. Oznacza to, że mamy na przykład jako członka Wikimedia UK, czyli Wielką Brytanię, czy Wikimedia Gruzja, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale dalej są zainteresowani naszymi działaniami. Wszystkie państwa z Europy, które mają taką organizację afiliancką, mogą przystąpić, tak? Tak, wszystkie państwa europejskie, które są członkami Rady Europy, mają organizację swoją afiliancką, która jest faktycznie zarejestrowana w tym kraju, mogą do nas dołączyć. Nie wszystkie się zdecydowały na to na początku. Niektóre stwierdziły, że wolą poczekać rok czy dwa, zobaczyć, jak ta organizacja będzie się rozwijać, zanim podejmą decyzję. Ale większość organizacji, zwłaszcza tych najbardziej rozwiniętych, z największymi działaniami, dołączyła do Wikimedia Europe. I ta 22 członków, już 23, bo mogę tutaj chyba po raz pierwszy publicznie powiedzieć, że kilka tygodni temu zarząd zdecydował się o przyjęciu w grono członkowskie naszego pierwszego nowego członka, mianowicie Wikimedia Irlandia. Także już jest 23 członków. Wybrało 5-osobowy zarząd. Przepraszam bardzo, 4-osobowy zarząd został wybrany. Mianowicie została wybrana Klaudia Garat, wieloletnia, od 10 lat prawie, dyrektorka operacyjna Wikimedia Austria. Został wybrany Gonzalo Temudo, od ponad 10 lat członek zarządu Wikimedia Portugalia, od 4 lat jego prezes, oraz Capucin Marie, jest to prezeska i kilka lat temu członkini zarządu Wikimedia Francja, oraz moja skromna osoba. Wcześniejsza funkcja, którą pełniłem, to był członek zespołu zarządczego organizacji Wikimedia Polska. I nasza czwórka zdecydowała się dokooptować do swojego grona światową ekspertkę na temat działań właśnie public policy, działań rzeczniczych i prawa autorskiego, Rebekę McKinnon. Jest to obywatelka Stanów Zjednoczonych, która obecnie pracuje dla Wikimedia Foundation, właśnie zajmując się rzeczami dotyczącymi działań rzeczniczych, aczkolwiek poświęciła lepszą część życia tym działaniom. W latach 80-tych, 90-tych była szefową biura CNN w Pekinie i w Tokio. Na późniejsze swoje życie spędziła walcząc o prawa wolnych dziennikarzy, wolnej kultury, wolnej wiedzy, więc wydawała nam się oczywistym wyborem, jeśli chodzi o eksperckie miejsce w naszym zarządzie. To organizacja powstaje dopiero właściwie, bo jeszcze rok nie minął od momentu jej powstania. Czy już jakieś działania podjęła, czy dopiero się organizuje tylko? Na razie organizacja czeka na zarejestrowanie w Belgii. Na razie wszystkie nasze operacje są dalej prowadzone przez sponsora fiskalnego, którym jest Wikimedia Niemcy. Oni posiadają wszystkie pieniądze, oni są oficjalną osobą prawną, która zatrudnia naszych pracowników, mianowicie Annę i Dimiego, dwóch wybitnych specjalistów wieloletnich Free Knowledge Advocacy Group, i czekamy na zarejestrowanie nas przez belgijski urząd. Tutaj powiem taką ciekawostkę, że przez to, że Belgia jest monarchią, to trzeba, żeby założyć organizację, uzyskać oficjalną zgodę od belgijskiego króla. Szansa na to, że to król podpisze się pod zgodą na założenie naszej organizacji, jest bardzo mała, ale na pewno będzie to jakiś urzędnik z dworu królewskiego z jego upoważnieniem. Dlatego trochę to zajmuje. Na razie organizacja kontynuuje swoje działania na poziomie takim, jak robiła je przez ostatnie kilka lat. Z najnowszych działań, pierwszy weekend grudnia 2022 roku odbywa się Big Fat Brussels Meeting, które jest zjazdem europejskich fascynatów działań prawnych dotyczących wolnej kultury i wolnej wiedzy. Spodziewamy się kilkudziesięciu osób w Brukseli z europejskich afiliantów. Z Polski na pewno będę ja, na pewno będzie
nasza własna, teraz pracująca Wikimedia Foundation, Natalia Szafran-Kozakowska, która też zajmuje się Europą. Właśnie, bo Natalia teraz pracuje w Wikimedia Foundation, tak? Tak, Natalia, wieloletnia kierowniczka wsparcia społeczności Wikimedia Polska, od 1 listopada rozpoczęła pracę w Wikimedia Foundation jako osoba odpowiedzialna za komunikację w ruchu Wikimedia w regionie europejskim. No i trudniej ją teraz złapać do mikrofonu, niestety, może mi się uda, ale trudniej zdecydowanie. Tak, no aczkolwiek będzie, na pewno wiem, że będzie u nas w Brukseli, może z nią porozmawiam. Oraz w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy rekrutację naszego trzeciego pracownika. Na temat planów zatrudnieniowych do końca przyszłego roku jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, ale zarząd ma plany, żeby zespół rósł i działania organizacji rosły. Przynajmniej obecny zarząd będzie zajmował stanowisko do końca kadencji, do końca 2024 roku. I działania są planowane właśnie w takim oknie czasowym. Mhm. Czyli rozumiem, że finansowanie będzie pochodziło od tych afiliantów, którzy staną się członkami 23. Między innymi. Na pewno jednym z największych darczyńców Wikimedia Europe dalej zostaną Wikimedia Niemcy, które publicznie zadeklarowały, że utrzymają swoje datki z poprzednich lat. Mianowicie przez kolejne 2 lata Wikimedia Niemcy będą wpłacały rocznie 120 tysięcy euro na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników. Nasi członkowie również już powoli zgłaszają, jakie będą składki wpłacali w przyszłym roku. Składki nie są obowiązkiem członka Wikimedia Europe. Nie chcieliśmy, żeby brak pieniędzy w jakiejś organizacji mniejszej wpływał na to, że nie jest reprezentowana Wikimedia Europe. Dlatego są to kwoty od kilkuset euro do kilkudziesięciu, kilkunastu tysięcy euro. Dostaliśmy również grant celowy z Wikimedia Foundation o wartości 300 tysięcy dolarów na kolejne 2 lata, który jest grantem celowym na zatrudnienie właśnie specjalistów do spraw public policy, którzy będą pracowali w Brukseli i pracowali dla Wikimedia Europe, aczkolwiek współpracowali bardzo blisko z zespołem public policy w Waszyngtonie. Rozumiem, że członkami mogą być tylko organizacje. To nie jest taka organizacja członkowska, gdzie można sobie wstąpić. Dokładnie. Wikimedia Europe jest stowarzyszeniem stowarzyszeń. Członkami są organizacje posiadające osobowość prawną i każda z tych osób jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela. Wikimedia Europe obecnie jestem to ja. Z ramienia Wikimedia Polski, aczkolwiek w innych organizacjach Wikimedia są to czasami członkowie zarządu, czasami pracownicy, a czasami wydelegowani, zainteresowani takimi działaniami wolontariusze. Mhm. A co z siedzibą? Siedziba będzie wirtualna? Będziecie się spotykać zdalnie tylko? Czy będzie jakieś miejsce, gdzie będzie biuro i będzie można przyjechać i się spotkać? Obecnie Wikimedia Europe wynajmuje biuro, znaczy Freedom Advocacy Group wynajmuje biuro w Brukseli, bardzo niedaleko Parlamentu Europejskiego i stamtąd właśnie pracują Anna z Dimi. W przyszłości, kiedy pracowników będzie więcej, być może wynajmiemy własne biuro, nie będziemy już go współdzielić z jakąś organizacją, ale tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie pracowników przede wszystkim. Jeśli będą chcieli pracować zdalnie, ja jestem otwarty na ich propozycje. Jeśli będą chcieli pracować z biura, również jestem otwarty, rozumiem potrzebę spotykania się z innymi ludźmi. W statucie Wikimedia Europe jest zapisane, że coroczne walne zebranie członków odbywa się w Pradze, w Republice Czeskiej. Ta lokalizacja została wybrana, gdyż jest bardzo centralna, jeśli chodzi o Europę. Wszyscy mają do niej tak samo daleko. Niestety tutaj Portugalczycy czy Irlandczycy będą mieli dalej, ale zależało nam bardzo, że jeśli centrum działalności będzie w Brukseli, które jest dosyć drogim miastem, to żeby najważniejsza władza organizacji, czyli właśnie walne zebranie członków, spotykało się po pierwsze w troszeczkę tańszym miejscu, którym mimo wszystko jest Praga, oraz bardziej na wschodzie Europy, żeby organizacje z południowej i wschodniej Europy nie czuły się, że centrum podejmowania decyzji jest na zachodzie i że są od niego oddalone. W Radzie Europy jest więcej państw. Tak, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ile jest, ale chyba więcej niż 23 państwa, prawda? Których tutaj brakuje nam Wikimedia Europe? W Radzie Europy są tak naprawdę wszystkie państwa, które choć trochę uznaje się za europejskie. Jest to między innymi z takich państw spoza Unii. No właśnie, Serbia, jest to Turcja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan.
No, ze względów inwazji na Ukrainę z Rady Europy miały zostać wykluczone, ale końcowo same odeszły Rosja i Białoruś, dlatego organizacje z tych państw chwilowo nie mogą zostać członkami Wikimedia Europe. Jest to również Islandia, Norwegia, takie państwa. Luksemburg pewnie, tak. Luksemburg Andora jest, też? Luksemburg jest częścią Unii Europejskiej, ale właśnie jest Andora, jest Liechtenstein, jest San Marino, Watykan, Monako. Właśnie w Watykanie chyba nie ma Wikimedia, znaczy, afiliacyjnej organizacji. Nie ma, aczkolwiek zobaczymy, może po zmianie władzy nowy król Watykanu, bo nie wiem, czy wiesz, ale papież jest oficjalnie królem Watykanu. Jest to jedna z niewielu absolutnych monarchii. Jest to jedyna absolutna monarchia, która jest elekcyjna na świecie. Papież jest jednocześnie... Wybierany i... Znaczy, że on jest jednocześnie papieżem i jednocześnie jest królem Watykanu. No to nie wiedziałem. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo oficjalnie nie istnieje coś takiego jak Watykan, istnieje coś takiego jak po angielsku jak Holy See, mianowicie jest tron, który zajmuje papież i to jest jednoosobowa korporacja w rozumieniu prawa międzynarodowego. Aha. I ogólnie system prawny, prawno-gowernansowy Watykanu jest na inny podcast zupełnie tematem. Ale wracając do tego, dlaczego Wikimedia Europe jest tylko 23 członków, mimo tego, że w Radzie Europy tych członków jest więcej. Polega to między innymi na tym, że jak już wcześniej wspomniałem, nie wszystkie organizacje Wikimedia zdecydowały się dołączyć do Wikimedia Europe na samym początku. Niektóre mogły o nas nie słyszeć, jak kończył się termin na zgłaszanie członkostwa. Niektóre mogą być niezainteresowane po prostu działaniami na tym public policy i wolą się skupić działaniami u siebie lokalnie. A niektóre organizacje powiedziały, że przemyślą swoje członkostwo i zobaczą za rok, za dwa, czy dołączenie do organizacji ma sens w ich planach wieloletnich. Czy oprócz tych działań public policy i tego przejęcia jak gdyby tych działań Free Knowledge Advocacy Group, coś, jakieś jeszcze działania będą podejmowane? Bo jest sporo przecież organizowanych spotkań na szczeblu takim europejskim, Wikimedian. No i wydawałoby się, że to naturalnie powinno Wikimedia Europe może to przejąć. Niektórzy członkowie Wikimedia Europe bardzo chcieliby zobaczyć organizację robiącą również inne rzeczy, nie tylko właśnie rzecznictwo publiczne, ale z drugiej strony są też członkowie organizacji, którzy woleliby, żeby organizacja pozostała skupiona tylko na takich działaniach właśnie bardzo na wysokim poziomie, z angielskiego taki high level operations. Tutaj wszystko zależy, jak mówiłem, od najwyższej władzy w organizacji, od naszych członków, aczkolwiek zarząd przygotowuje plan roczny na kolejny rok. Na pewno będą podejmowane działania komunikacyjne, żeby informować członków i ruch Wikimedia, czym zajmuje się Wikimedia Europe, co udało się osiągnąć, gdzie próbowaliśmy, ale się nie udało. Na pewno będziemy podejmowali działania fundraisingowe, polegające na zbieraniu pieniędzy na własne operacje. W przyszłości być może, jeśli tych funduszy będzie pod dostatkiem, będziemy je również rozdzielać pomiędzy organizacje w ruchu Wikimedia w Europie, które nie mają za dużo własnych środków. Moim celem byłoby zobaczenie zwiększonej współpracy organizacji Wikimedia. Ja mam poczucie, że w ruchu Wikimedia za dużo rzeczy, że każdy wymyśla koło na nowo, że dużo organizacji robi te same rzeczy, na przykład Wiki lubi zabytki, konkurs na Wikimedia Commons, który jest według Księgi Guinnessa największym konkursem fotograficznym na świecie pod względem otrzymanych zdjęć. Każda organizacja organizuje go samego, jakby sama u siebie w kraju, każda wymyśla swoje reguły, każda wymyśla swoje nagrody, a ile czasu i pieniędzy można by zaoszczędzić, gdyby zrobić jakieś wspólne podejście do tego. Nawet wspólnie zamówić nagrody dla wszystkich 20 państw. Ustalić jeden regulamin, czy powymieniać jurorów pomiędzy państwami. Obecnie w konkursie w Polsce polskie zdjęcia oceniają Polacy, austriackie Austriacy. Być może wyniki bardzo by się zmieniły, gdybyśmy na przykład w polskim jury mieli jurora z Litwy, z Portugalii i z Irlandii, w tym Polaka. I to są rzeczy, które ja bym chciał, żeby ta organizacja długoterminowo pomagała w koordynacji. A kiedy pierwsze walne zebranie? Walna, jak to się będzie nazywać? Zlot? Zebranie? Znaczy, walne zebranie członków prawdopodobnie odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego roku. Bardziej, myślę, w maju, w czerwcu. Jeszcze jakby nie... Od momentu, kiedy my się zarejestrujemy, to zależy
jaki termin nam będzie wyznaczony, bo wydaje mi się, że organizacja tego w pierwszej połowie roku ma sens, ponieważ uchwalanie planu rocznego organizacji we wrześniu troszeczkę przeczy się z celem planu rocznego. Spotkanie według statutu odbędzie się w Pradze, aczkolwiek jeśli warunki ekonomiczne spowodują, że trzeba będzie zrobić je zdalnie, no to zrobimy je zdalnie. Ja bym chciał jednak zobaczyć zjazd na żywo, na przykład jednodniowe walne zebranie, gdzie każdy ma prawo powiedzieć, co uważa na temat działań organizacji. Mhm. Tutaj warto wspomnieć, że Wikimedia Europe pozwala również nieczłonkom na branie udziału w swoim walnym zebraniu członków. Mamy kilka organizacji, które chcą z nami blisko współpracować, ale z różnych powodów nie chcą lub nie mogą być członkami. Taką organizacją na przykład jest właśnie obecnie Wikimedia Luksemburg, która mimo tego, że jest zarejestrowana, to jeszcze nie jest oficjalnym afiliantem ruchu Wikimedia. Czy Wikimedia Izrael, które jest blisko połączone z państwami europejskimi, ale no jednak nie jest państwem europejskim. Ale zapraszamy jak najbardziej ich przedstawicieli na nasze walne, żeby się wypowiadali i oferowali perspektywę troszeczkę odmienną od naszych członków. Przy czym nie ma troszeczkę ekonomicznego ani ekologicznego sensu ściągać ludzi z całej Europy do Pragi na jeden dzień, żeby porozmawiać na spotkaniu, które można by na Zoomie zrobić w 6 godzin. Więc ja bym też bardzo chciał, żeby to na przykład była 2- czy 3-dniowa konferencja, na której ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, czy wymieniają się tym, czego się nauczyli przy organizacji swoich projektów. I przede wszystkim się poznali, ponieważ w ruchu Wikimedia bardzo dużo relacji wikimediowych jest opartych na prywatnych osobach. Widzę to na przykładzie ruchu Wikimedia w Polsce, gdzie tak naprawdę wszystkie pozytywne relacje Wikimedia Polska z ruchem światowym czy z innymi afiliantami no były oparte przez lata na kilku osobach prywatnie. No i teraz, gdy te osoby albo odeszły ze stowarzyszenia, albo zmieniły pracę, nasza organizacja znalazła się w sytuacji, gdzie no obecnie sprawujące władzę osoby nie znają tych ludzi. Mhm. Dlatego to też może Wikimedia Europe przejmie w jakimś planie długookresowym lepszą integrację właśnie europejskich afiliantów, europejskich wolontariuszy. Mhm. No fajnie, bardzo dziękuję. Jeszcze brakuje tylko nam do uzupełnienia informacji, gdzie można szukać tych informacji, czy jest jakaś strona internetowa, gdzie można się więcej dowiedzieć, bo dziennikarze właśnie dlatego nie wiedzieli, o co chodzi i trochę tak na ślepo pisali. Na razie informacje na temat Wikimedia Europe są publikowane na MetaWiki. Proszę nie mylić z Metą od Facebooka, ona była druga. MetaWiki jest pierwsza od prawie 20 lat. Pod hasłem Wikimedia Europe, tam są najważniejsze informacje, takie kto jest zatrudniony, kto tym zarządza, jaki jest statut. Jest też strona wikimedia.brussels, gdzie są publikowane przez naszych pracowników informacje na temat ich działań w Brukseli, na temat ich działań public policy. I drugą stroną na MetaWiki jest też strona EU policy, w sensie EU jak European Union. Tam są informacje na temat dotychczasowych działań Free Knowledge Advocacy Group. W przyszłości być może, jak już organizacja zostanie założona, powstanie osobna strona internetowa. Ja osobiście zajmuję się utworzeniem BIP-u, Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie będą publikowane decyzje zarządu czy walnego zebrania członków, żeby były publicznie dostępne dla nie tylko członków, ale też wszystkich zainteresowanych internautów. Mhm. Świetnie, bardzo dziękuję. Maciej Nadzikiewicz, sekretarz Wikimedia Europe. Dziękuję bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.